Na relacje i transmisje z tegorocznego 41. rajdu świdnickiego Krause zapraszają. Zakład blacharsko-lakierniczy Marka Satały to rzetelność i wysoka jakość za rozsądną cenę. Oferujemy prace blacharskie z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, lakierowanie przy zastosowaniu najnowszych technologii, użycie materiałów najwyższej jakości, samochody zastępcze na czas naprawy, rozliczenia bezgotówkowe, gwarancje na wykonane usługi, ale przede wszystkim szybkość realizacji zleceń i terminowość. Zapamiętaj ten adres: Świdnica, ulica Strzelińska 35. Blacharstwo-lakiernictwo Marek Satała. Belpol, największy w Polsce dystrybutor podłóg i drzwi. Wyjątkowe wzornictwo, najwyższa jakość za korzystne ceny. Belpol, Świdnica, ulica Strzelińska jest sponsorem relacji z tegorocznego 41. rajdu świdnickiego Krause. Świdnica Spacerowa 1. Warsztat samochodowy z długoletnią tradycją. Specjalizuje się w naprawach starych i montażu nowych tłumików wszystkich typów aut. Ten warsztat kocha samochody. Jest patronem relacji z 41. rajdu świdnickiego Krause. A rzeźnia u Uli i Haliny jak była, tak jest. Oparła się zmianom, a kryzysowi się nie poddaje. To dzięki pani Uli, która dba o wyroby najwyższej jakości i ceni zdanie klienta. Wciąż można zmieniać asortyment na inny. Dlatego zapraszamy raz w miesiącu na degustację do naszego sklepu, aby nasz sklep stał się waszym sklepem. Sponsorem relacji rajdu jest sklep Urszuli Podeszwy ze Świdnicy. Centrum Napraw Powypadkowych AS Centrum świadczy usługi w zakresie prac blacharsko-lakierniczych i holowania samochodów. Naprawiamy wykorzystując nowoczesne urządzenia i materiały najwyższej jakości. Salon Śnieżka, sponsor transmisji i relacji 41. Świdnickiego Rajdu Krause od 20 lat na naszym rynku. Oferuje bogaty wybór farb, systemy dekoracyjne, lakiery, tynki i ocieplenia, wykładziny PCV, a nade wszystko fachowe doradztwo. Przyjdź, negocjuj ceny. Od maja zapraszamy do udziału w konkursach z nagrodami. Salon Śnieżka, Świdnica, ulica Hucarska 9. Serdecznie zapraszam. Andrzej Koper przed nami z Krzysztofem Gęborysem. Subaru Impreza już przed nami. No, z wielkim sentymentem patrzę na tego zawodnika. Naprawdę wyrazy szacunku za to, co robi. Bardzo fajnie, że to nazwisko pan Andrzej jest cały czas z nami i jeździ samochodem. To jest coś pięknego. To jest po prostu to, co powinno każdemu jednemu zawodnikowi rajdowemu przyświecać, że cały czas jest w natarciu, cały czas jeździ, cały czas cieszy nas swoją jazdą. Dokładnie tak i niech tak zostanie na kolejne lata. A przed nami Maciek Oleksowicz z Michałem Kuśnierzem. Ford Fiesta Super 2000 to pierwszy samochód Super 2000 na trasie drugiego odcinka specjalnego rozgrywanego właśnie w Świdnicy. No i od razu usłyszą Państwo, że ten samochód jest głośniejszy, jest agresywniejszy, jest szybszy od samego startu, jest po prostu sprawniejszą maszyną. Tak, tutaj agresor się włączył od pierwszych chwil. Tak, bardzo, bardzo. Bardzo fajnie, dynamicznie przejechane rondo. Naprawdę wszystko super. Ja tutaj w tym miejscu chciałem pozdrowić wszystkich kibiców zgromadzonych przy trasie. Naprawdę w pięknej atmosferze jest to wszystko rozgrywane. Nie słyszymy, żeby jakieś były skargi na kibiców i oby tak dalej. Jest wszystko super. Dokładnie tak. Odcinek specjalny na całe szczęście odbywa się bez żadnych problemów, bez żadnych przerw. Regularnie co minutę załogi startują w odwrotnej kolejności. Przypomnijmy do odcinków specjalnych i do tego odcinka specjalnego. No i miejmy nadzieję, że tak pozostanie.
pozostanie do końca, a już niewiele załóg zostało nam. Przed nami Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot, również Ford Fiesta Super 2000. Samochód, takie dobre urządzenie do jazdy, można powiedzieć. Ford wykonał niesamowitą pracę i myślę, że Jarek Kołtun również pojedzie tutaj bardzo ciekawie. Wsłuchajmy się w dźwięk tego auta. No, dla takich przejazdów warto właśnie stać przy trasie i oglądać je na żywo. To jest ta właśnie adrenalina, to jest kunszt jazdy. No, bardzo, bardzo poprawny przejazd i naprawdę super, super, wszystko ok. Jarosław Kołtun, proszę Państwa, w zeszłym roku po raz pierwszy stawiał swoje kroki, można powiedzieć, za kierownicą samochodu Super 2000. No i w wielu rajdach no, przypłacił pewne błędy. Kończyły się tak, że po prostu kończył rajd, nie mógł dojechać do mety. Ale nie zniechęcał się i z tego, co słyszeliśmy, z tego, co słyszałem od ludzi, którzy dobrze znają się na tym sporcie i także dobrze znają tego zawodnika, bardzo mocno przepracował zimę. A ta zima była długa, więc było wiele takich momentów, wiele tras, na których można było świetnie testować i widzimy efekty, proszę Państwa, na trasie. Przed nami Łukasz Habaj, człowiek z plakatu, możemy powiedzieć, z plakatu tegorocznego 41. rajdu Świnińskiego Krause. Jedzie, myślę, dobrym tempem, jedzie tempem takim, które no, pozwoli mu na takie dobre spojrzenie na jutrzejszy dzień. Nie za dużo strat, ale to nie był przejazd zapewne na zwycięstwo. No tak, auto jest bardzo przyszłościowe, powiedzmy. Jest to samochód, który z reguły dojeżdża do mety, jeżeli mu kierowca nie przeszkodzi. I tutaj myślę, że powinien znaleźć się na mecie na dobrej pozycji. A przed nami Maciek Rzeźnik. Maciek Rzeźnik, proszę Państwa, zajął drugą pozycję podczas pierwszego przejazdu odcinka specjalnego w Świdnicy. Jedynie 0,7 sekund straty. Myślisz, że będzie walczył o zwycięstwo, czy będzie jechał widowiskowo i czas będzie drugoplanowy? Ja myślę, że tutaj przy jeździe Macieja na pewno jakiś wynik się znajdzie, jeżeli będzie na mecie, bo jest zawodnikiem naprawdę rokującym duże nadzieje i naprawdę potrafiącym zrobić samochodem wiele rzeczy, które dają efekt taki, że jest na dobrym miejscu na mecie. Myślę, że to był bardzo szybki, bardzo dynamiczny przejazd, a tych załóg pozostało nam coraz mniej, proszę Państwa. Tomek Kuchar i Daniel Dymurski przed nami. Oni również świetnie zaprezentowali się podczas pierwszego przejazdu tej próby, ale różnice są praktycznie żadne. Różnice są nawet niesekundowe, ale to dziesiąte sekundy różnic na mecie pomiędzy poszczególnymi załogami, a tak naprawdę rajd dopiero się zaczyna. To dopiero pierwsze kilometry tego niezwykle wymagającego, niezwykle trudnego rajdu. Pamiętajmy, że w wielu miejscach trasa jest jeszcze bardzo śliska i są takie płaty wręcz lodowe, na których zawodnicy muszą znaleźć optymalny tor jazdy, optymalny tak, aby przejechać, aby po prostu nie mieć na nich problemów. I Tomek Kuchar z głębokim cięciem, prawda? Zawsze podziwiam zawodników, jak świetnie są w stanie wymierzyć to przy takiej dynamice, przy takiej prędkości, ale Tomek Kuchar to kierowca z przeogromnym doświadczeniem, kierowca, który po prostu wie, co robi. No, Tomek jest uważany za króla wszelkiego rodzaju krótkich odcinków specjalnych, rozgrywanych w mieście, w sytuacjach takich, gdzie bardzo szybko trzeba dać siebie wszystko, co się potrafi i daje radę bardzo dobrze. Udowodnił to przez wiele sezonów z poprzednich lat i jest wśród zawodników uważany za takiego króla właśnie. Kierowca, który od wielu, wielu sezonów jest w czołówce rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, a zaczynał także w Świdnicy, pamiętam w 1995 roku, kiedy szedłem na trasę właśnie rajdu rozgrywanego w naszym mieście, rajdu Elmot. Tomek był pierwszym zawodnikiem, którego spotkałem i od którego wziąłem autograf, więc darzę go również specjalnym sentymentem. Kolejna załoga na trasie to, proszę Państwa, Wojtek Huchała i Kamil Heller. Bardzo, myślę, dobry przejazd, bardzo dobry przejazd, przejazd, który powinien dać tej załodze dobry czas, a przypomnijmy, po pierwszym odcinku specjalnym to właśnie Wojtek Huchała z Kamilem Hellerem liderują w rajdzie. Zobaczymy, jak będzie po odcinku specjalnym numer 2. Ta różnica była minimalna, ale w takich warunkach, jeżeli jest troszeczkę ciemniej, nie wiadomo jak z przyczepnością, to również wyniki mogą być różne.
No tak, Wojtek, tutaj chyba podszedł tak do sprawy, że bijcie mistrza i daje radę. Po tym pierwszym przejeździe bardzo fajny czas i myślę, że jeżeli tutaj przy drugim przejeździe nie popełni żadnego błędu, też będzie mógł się pochwalić bardzo dobrym rezultatem. Zobaczymy, jak odpowie na to Grzesiek Grzyb, który zanotował większą stratę, wiele sekund straty, tu już nie mówimy o dziesiątych sekundach straty, ale zobaczymy, jak pójdzie mu próba numer 2. Właśnie wyruszył do odcinka specjalnego numer 2. Myślę, że ten kierowca preferuje samochody kategorii Super 2000. Jak gdyby nie może drugiego oddechu złapać w tym samochodzie. Zobaczymy, jak będzie na kolejnych odcinkach specjalnych, ale tak jak patrzyliśmy na wyniki pierwszej próby, no to odległe miejsce, ale oczywiście to jeszcze o niczym nie świadczy. A przed nami, proszę Państwa, Platinum Subaru Rally Team, Michał Bębenek, Grzegorz Bębenek, po raz pierwszy w Subaru Imprezie STI. Myślę, że ten samochód może być takim samochodem dla nich bardzo dobrym, samochodem, w którym poczują się od razu dobrze. Wielu zawodników, idąc z Mitsubishi do Subaru, mówiło: wow, to jest ten samochód dobrze mi się prowadzi, ten samochód jest dobrze dopracowany i problemów większych nie było. Tak, tym bardziej, że samochód dla Michała przygotowuje węgierska firma, która ma bardzo duże doświadczenie w rajdach i potrafi przygotować auto na najwyższym światowym poziomie. Dokładnie tak, węgierska firma TRT. Samochód przygotowują również, proszę Państwa, dla Maćka Rzeźnika i Przemka Mazura, czyli przywieźli do Świdnicy i Peugeota, i Subaru Imprezę, ale to również stali bywalcy naszego miasta, więc bardzo miło jest nam ten zespół, który tuneruje samochody dla czołowych polskich zawodników, widzieć także w naszym mieście. A przed nami, proszę Państwa, Kajetan Kajetanowicz z Jarosławem Baranem, mistrzowie Polski, zwycięzcy poprzedniej edycji, 40. edycji rajdu świdnickiego Krause. Cóż więcej można dodać, jak oni pojadą tą próbę? No, myślę, że tutaj na pewno będą starać się jak najlepiej pokonać tych parę kilometrów, natomiast muszą oszczędzać siły przed trasą rajdu, dlatego że naprawdę warunki w górach są bardzo, bardzo zmienne i mogą przysporzyć wielu problemów. Ale pięknie jadą tutaj na rondzie, to jest... Przeogromna precyzja, to jest niesamowite. Widziałeś, jak wstrzeli się w ten pierwszy zakręt, dosłownie kilka centymetrów od krawężnika, można powiedzieć. No i piękny przejazd, proszę Państwa, a my żegnamy się. To była ostatnia załoga, a zarazem pierwsza załoga, proszę Państwa, która przejechała trasę drugiego odcinka specjalnego. A my czekamy na czas, przenosimy się, proszę Państwa, do miejsca, w którym będziemy mogli ten czas odczytać. Spoglądamy na czas załogi. Mamy czas załogi numer 4, to 2 minuty 21 sekund, załoga numer 4 to Wojtek Kuchała, 2 minuty 21 sekund. Zobaczmy, jak kolejni zawodnicy, proszę Państwa, trójka, czyli Grzesiek Grzyb, 2 minuty 35 sekund. Tak jak myśleliśmy, proszę Państwa, Grzesiek Grzyb zanotował dużą stratę. To nie kilka sekund, a wręcz kilkanaście sekund, także czas po prostu nie jest dobry. 18 czas, jak widzimy. 18 czas, proszę Państwa, Grześka Grzyba. Czekamy na kolejne załogi, czyli na Michała Bębenka i na Kajetana Kajetanowicza. Już za chwilę Michał Bębenek. 2 minuty 27 sekund, 6 czas. Myślę, że nie jest źle, bo tak naprawdę rajd rozpocznie się jutro. Oczekujemy teraz na czas Kajetana Kajetanowicza i Jarka Barana. Jak myślisz, wygrają tą próbę? No, to zależy od tego, jak jechali dalej. My tutaj widzieliśmy tylko wejście w pierwszą partię tutaj odcinka. Już go słychać na rondzie kończącym OS. Zobaczymy za chwilę. No tak jak mówię, tutaj bardzo dużo jest wypadkowych, jeżeli chodzi o przejechanie tego odcinka. Mógł przejechać widowiskowo, ewentualnie bardzo czasowo. Po tym pierwszym przejeździe mógł jechać na czas, zobaczymy. Zobaczymy, jaki czas Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana. Proszę Państwa, załoga numer 1. Jeszcze nie ma ich na mecie. Już za chwilkę ujrzymy czas załogi numer 1. Proszę Państwa, drugi czas, 2 minuty 23 sekundy i to jest dobry początek rajdu dla tej załogi. Dziękujemy serdecznie. Dzisiejszą relację z prologu z dwóch przejazdów odcinka specjalnego po Świdnicy 41. rajdu świdnickiego Krause pierwszej rundy Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polskich komentowali dla Państwa Karol Ferenc
i Jarosław Krawiec, tak nawzajem, że tak powiem, się przedstawiliśmy. Proszę Państwa, mamy nadzieję, że w przyszłości tego typu relacje będą również popularne i będą kontynuowane. Trzymamy kciuki za załogi i życzymy im bezpiecznej jazdy. Tak, życzymy wszystkiego dobrego na trasie. Podejrzewam, że nie powiedzieliby dziękuję. Zobaczymy, jak będzie dalej. A jak powiedziałby sobie co zasada, to chyba szerokiej drogi, prawda? Tak jest. Dziękujemy.